Dobrze, dzisiaj będziemy robić z takich kulek, będziemy robić bałwany. Potrzebujemy 3 kulki, dużą, średnią i małą. Potrzebujemy cekiny i piłki, klej i watę, ale nie cukrową. I potrzebujemy sznureczek. Taką, tak. No to zaczynajmy. Najpierw zabieramy biały klej i odsmarujemy cały. Ja sobie wyciągnę. I sobie całą ją obkleję. Całą ją sobie obkleję. I teraz zabieramy troszeczkę waty. Tak. Tak i teraz całą tutaj obkleję. Teraz druga strona też. Całe musimy obkleić. Tak to było. Wow, cała jestem poklejona. Tak trzeba zrobić kuletą. Cała jestem poklejona. Zalusiek, a tu jeszcze kleimy. Tak. Tu. I tu. I tu. I tu. I tu. I tu. I teraz zabieramy dużą watę i dajemy ją. Tu. To jest podobne do lepienia bałwana ze śniegu, tylko sami robimy bałwana. Na przykład Olafa robimy. Krainy lody. Watę jest podobna do śniegu, tylko ręce nie zmarzną. Ciekawa jestem, czy na święta będzie śnieg. Ja bardzo lubię śnieg i lubię się jeździć na sankach. Teraz brzuszek zrobię. Brzuszek też trzeba tak zrobić. Brzuszek musi być okrągłutki i cieplutki. Cały musimy tą kulę obkleić. Pada śnieg, pada śnieg, czuję błękie sami. Co za radość, tutaj z saniami, można jechać dalej. To będzie taki miliusi balwanek, który na pewno na święta wykorzystacie. O, z was można zrobić inne rzeczy. Na przykład brat Mikołaja. Na przykład śnieg można zrobić. Taki niby. Ciepły śnieg. Ciepły śnieg. Ciepły śnieg. Ciepły, ciepły śnieg. Ciepły, ciepły, ciepły śnieg. Ciepły, ciepły śnieg. Najlepiej poprosić rodziców, bo wtedy tak będzie fajnie i rodziny nie. I wtedy możecie jeszcze zrobić takiego wielkiego bałwana. Ale ja mam Ginka, ale chyba zasnę. A Ginek też później zrobi. Ginek jest Mikołajem. Miau, 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 miau. Ginek jest Mikołajem i będzie mi rozdawał prezenty. Smarów, 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 koło to robimy, tak? Tak.
tak, teraz zabieramy troszkę mieczka karty. Zabieramy ją tu, tu i zabieramy to. Tak. I tak ją obkręcamy w całym tym i odkręcamy. I zobaczcie, tak się zrobiło. Jeszcze raz robimy. Tu robi tak, tu robi tak, tak, tak. Gotowe, gotowe. Tak jak prawdziwą śniegową kulę polowane robię. Wow, tak. Tam kula śniegowa, kula śniegowa i kulę śniegową zrobiłam już. Teraz połączymy szczyt kula. Postawię go na śniegu i zabieramy teraz tą średnią, która była długa. Wbijamy lepiej, żeby mama pomogła. To się trudno robi. Teraz nosek tu dajemy. Coś mój bałwan się sprzęta. O, już się nie przydadza jakoś. Teraz robimy oczka. No bo on musi czymś widzieć chyba. Zobaczcie jedno oczko. Zabieramy drugą szpileczkę i takie. Teraz wbijamy tutaj go. Ostatni go. Mój jakaś się wygina robi. Mój robi salto do tyłu. Już nie znam. Wiecie, Ginek nie lubi zimy, bo jemu marzną łapki. Kiedy my zmieniliśmy przypiąć nasz szaliczek. Tak. Tak. Skręcamy. I jest. Zrobiłam bałwana. Mimo, że za oknem nie ma śniegu. Też możecie takie zrobić. Takie bałwany z rodzicami albo sami. A zdjęcia wyślijcie tych bałwanów na mojego Facebooka. Jednak czy podoba ci się mój bałwan? Ja, czy się podoba ci się bałwan? Gienek, czy się podoba mój bałwan? Chyba mi się podoba. Pa! Gienek, ulepimy dziś bałwana. No chodź, zrobimy to. Tak dawno nie widziałam cię. Nie chowaj się. Co? Gienek, nie zadaj głowy bałwana. Bo później się poruszy gaz.